Ursynów jest dzielnicą szczególną w każdej kategorii, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o aktywność mieszkańców, o sport. I właśnie trzech śmiałków z Ursynowa, a w sumie czterech Polaków, weźmie udział już niebawem w takim przedsięwzięciu o nazwie Four Deserts. Cztery biegi. Bieg na Saharze, a konkretnie na pustyni Wadi Rum w Jordanii, ze względów bezpieczeństwa przeniesiono ten bieg do Jordanii z Egiptu. Drugi bieg, pustynia Gobi w Chinach. Trzeci, pustynia Atacama, tam gdzie rajd Dakar, gdzie niedawno Małysz, Hołowczyc jechali, po tym samym terenie, po tym samym jeziorze słonym my będziemy biec w październiku. I ostatnia, no trudno sobie aż wyobrazić, Antarktyda, tam przecież nie ma samolotów, tam nie ma czarterów, tam nie ma połączeń, tam nie ma hoteli, a my tam pobiegniemy. Cztery pustynie, najgorętsza, najzimniejsza, najsuchsza, najbardziej wieczna, takie ekstremalne wyzwanie. Tegorocznej edycji startuje około 200 zawodników, w tym właśnie czterech z Polski. Jest szansa, że wreszcie któryś Polak będzie w tym gronie największych śmiałków biegowych świata. Sprawdziliśmy, co to za biegi, gdzie, jakie są warunki. Bardzo trudne, bardzo ciężkie, duży bieg wytrzymałościowy, zresztą przez Time Magazine z Wielkiej Brytanii uznany w top 10, na szóstym miejscu, jeżeli chodzi o najbardziej wytrzymałościowe, najtrudniejsze wydarzenia sportowe na świecie, więc uznaliśmy, że będzie to właśnie naszym celem. Ja jestem w trakcie gubienia brzucha, także z przyjemnością obrałem sobie ten projekt oczywiście częściowo jako formę do dochodzenia do lepszej sylwetki i lepszej formy sportowej. Także ewidentnie te długie dystanse, które biegamy każdego tygodnia, pomagają w tym, żeby raz, że się dyscyplinować, dwa, żeby troszkę jednak dbać o dietę i właściwie jeść. Natomiast no, ja jestem na początku tej drogi, w przeciwieństwie do kolegów, którzy są dużo bardziej biegowo doświadczeni.